Dowód osobisty będzie musiało wymienić ponad milion Polaków. Kto znajduje się na liście zobligowanych do wymiany i jakie konsekwencje nam grożą, jeżeli nie wypełnimy naszego obowiązku w terminie? Okazuje się, że może nam grozić nawet ograniczenie wolności. Dowód osobisty dla obywateli Polski wydawany jest na określony czas. W przypadku osób pełnoletnich jest to 10 lat. Osoby po 65 roku życia otrzymują dowód, którym można posługiwać się już bezterminowo. W związku z upływem daty ważności dowodu osobistego Polacy będą zmuszeni do wymiany dokumentu. Dowód osobisty do wymiany dla miliona Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o tym, że w najbliższym czasie ponad milion osób będzie musiało wymienić dowód osobisty, dotyczy to tych, którym upłynęła ważność dokumentu. Dowód osobisty ważny jest przez 10 lat. Dodatkowo do urzędu trafią też osoby, które właśnie uzyskały pełnoletność i mogą się ubiegać o wydanie dokumentu. Niemal 1 050 000 osobom ważność dowodu osobistego kończy się w tym roku. Dodatkowo w najbliższych miesiącach swój pierwszy dowód wyrobi sobie ponad 160 000 młodych ludzi. Wnioski o nowe dokumenty można składać online, informuje Ministerstwo Cyfryzacji w oświadczeniu. Wniosek o dowód osobisty drogą elektroniczną. Okazuje się, że wprowadzona została technologia, która umożliwia nam ubieganie się o nowy dowód osobisty bez wychodzenia z domu. Osoby, które chcą, mogą skorzystać z funkcji wymiany dowodu online. Każdy, kto chciałby ubiegać o dowód osobisty, musi posiadać profil zaufany, dzięki któremu będziemy mogli złożyć elektroniczny podpis pod wnioskiem o wydanie nowego dokumentu. Cała instrukcja opisująca, jak stworzyć profil zaufany, a także ubiegać się o dowód osobisty, znajduje się w sieci pod adresem PZ. gov.pl. Dzisiaj grzeje, 1. W Australii w końcu spadł deszcz. Niestety eksperci przed nim ostrzegają, może być jeszcze gorzej. 2. Jeśli to możliwe, zostańcie w domach. Co roku zabija 40 000 ludzi w Polsce. Niebezpieczeństwo smogu jest realne. Warto pamiętać, że posługiwanie się dowodem, który stracił ważność, jest w Polsce nielegalne. W związku z używaniem nieważnego dowodu osobistego trzeba się liczyć z konsekwencjami. Za taki czyn grozi kara ograniczenia wolności, a także grzywny. Najlepsze newsy dnia, źródło, Biznesinfo. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKIO. PL na Google News.